Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Krzysztofem Nowickim. Część druga. Studia z zakresu archeologii śródziemnomorskiej. Była nas grupa, w archeologii, jeżeli chodzi o archeologię śródziemnomorską, bo archeologia na Uniwersytecie Warszawskim była podzielona na dwie części. Archeologia śródziemnomorska i tak zwana pradziejowa, prehistoryczna. Mniej więcej chyba w jednej grupie i w drugiej grupie było nas około 20 do 25 osób na roku. Byliśmy ludźmi zebranymi z całej Polski. Wiadomo, z Warszawy to może było 4-5 osób, a pozostało około 20 to były osoby z całej Polski. Kto szedł? No, wydawało mi się wtedy, że ponieważ studia, egzaminy powinny być trudne, no wydawało mi się, że tam będą rzeczywiście osoby bardzo dobrze przygotowane, pasjonaci i tak dalej. Ale no, po pierwszym roku można powiedzieć, że takich osób dobrze przygotowanych, pasjonatów, którzy wiedzieli, co wybierają i chcieli w tym zostać, było może nas połowę. Mniej więcej z tej grupy 20-25 osób, to nie więcej niż 10 osób, to były osoby, których zainteresowania archeologiczne były naprawdę bardzo, bardzo mocne. Natomiast po pierwszym roku oczywiście zaraz kilka osób się oddaliło. To były osoby, które to wybrały tę archeologię już jako drugi kierunek, nie dostały się gdzieś, a potem gdzieś jakimś sposobem, nie wiem jakim, dostały się na archeologię, która wtedy była uważana za jednak taki elitarny kierunek, więc nie wiem, dlaczego te przypadkowe osoby tam się zjawiły, na rok tylko, bo mówię, bo po roku to odeszły. Studia, jak wyglądały studia? No były znacznie chyba przyjemniejsze niż to ma miejsce dzisiaj, dlatego że atmosfera była znacznie bardziej kameralna. Po pierwsze, nas było mniej, więc znaliśmy się, spotykaliśmy się, właściwie byliśmy w pomieszczeniach, w budynku katedry, wtedy się nazywała Katedra Archeologii Śródziemnomorskiej, cały dzień i codziennie. To nie było jakieś latanie pomiędzy, tylko mieliśmy zajęcia, może 2-3 razy w tygodniu gdzieś indziej, czy to był WF, czy to była ekonomia polityczna wtedy, to się nazywało. Natomiast my żeśmy byli w tym budynku właściwie cały dzień od rana do wieczora. Wykładowcy, nauczyciele nasi mieli więcej czasu dla nas, także to też było widać, że ten kontakt z wykładowcą, z prowadzącą osobą był bliższy. Nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy wykładowcy. Niektórzy wykładowcy odnosili się z większą rezerwą i z większym dystansem do studentów, natomiast byli wykładowcy prowadzący ćwiczenia czy seminaria, którzy byli otwarci, dostępni. Widać było, że chcą być dostępni właśnie na prawie każde zawołanie studenta. Tak, ale jakie były te najtrudniejsze rzeczy, które trzeba było, z którymi trzeba było się skonfrontować, szczególnie w pierwszym roku, w drugim roku. No po pierwsze, że przeskoczyliśmy momentalnie na literaturę obcojęzyczną. Właściwie w języku polskim było niewiele. Nawet do tego, żeby zdać ten egzamin, taki na trójkę, czwórkę, literatura polska mogła nie wystarczyć. Trzeba było od razu przeskakiwać na języki obce. Język angielski ten językiem pierwszym, ale język niemiecki, francuski również miały swoje znaczenie. I to było rzeczywiście doskonałe, dlatego że zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby się... czy umieliśmy, czy nie umieliśmy, to albo żeby się nauczyć, albo żeby poprawić znacznie nasze zdolności, znajomość języka obcego. I to rzeczywiście momentalnie, ja w moim przypadku, to momentalnie pomogło mi wejść na właściwą ścieżkę nauki języka angielskiego. Ja miałem podstawy, ale to były tylko takie podstawy, które pozwalały na najbardziej prostą konwersację i najbardziej proste zrozumienie prostego tekstu.
Natomiast po tych pierwszych 2 latach myślę, że bierna znajomość języka angielskiego już mocno uległa poprawie. No, ale literatura, nie dość, że ona była w języku obcym, to też ciężko było ją znaleźć, dlatego że w naszych bibliotekach większości tych pozycji, które chcielibyśmy, nie było. I napisanie pracy magisterskiej już przyzwoitej w oparciu o literaturę w Polsce było trudne. Oczywiście można było to zrobić, ale jeżeli ktoś chciał wyjść poza takie średnie ramy poziomu tej pracy magisterskiej, to już musiał gdzieś próbować tę literaturę za granicą chwytać. W moim przypadku to było, ja spędziłem 2 tygodnie chyba w Berlinie, desperacko próbując nadrobić te braki, które w literaturze tutaj były. Co było też dobre, jeśli chodzi o dostęp do terenu, do prac terenowych. Nas było mało, więc rzeczywiście tych ofert było sporo. Także moje pierwsze doświadczenia z pracami wykopaliskowymi to rok 1976, pole Dymarek kopane przez pana magistra Wojdę. Tytuł magistra, ponieważ dla nas studentów pierwszego roku magister to było naprawdę prawie jak później profesor. No i to rzeczywiście tam poznawałem pierwsze takie podstawowe czynności, które w archeologii terenowej są potrzebne. I zaraz następnego roku, w 1977, dostałem zaproszenie na wykopaliska w Anglii i to był też pierwsza wielka podróż do świata zachodniego, a jednocześnie konfrontacja z archeologami brytyjskimi. Ja wtedy też mogłem porównać organizację pracy między naszymi a Brytyjczykami. No większa, myślę, że lepiej zorganizowana, większa dyscyplina. Tutaj na wykopaliskach u pana Wojdy było więc troszeczkę więcej luzu. Natomiast tam w Anglii rzeczywiście przeżyliśmy, powiem, że wszyscy, bo dla nas była 5 z Polski, przeżyliśmy trochę szok, bo nam się wydawało, że jak pada deszcz, to nie wyjdziemy na wykopaliska. Tam właśnie w deszczu, się piącym deszczu na takiej desce się leżało 8 godzin i się oczyszczało to, co wykopaliśmy. I nie było mowy, żeby przerwać wykopaliska ze względu na deszcz. Także to były wykopaliska Johna Colesa. Wtedy John Coles był z Uniwersytetu w Cambridge, jeśli się nie mylę, a jego pomocnik była z Uniwersytetu w Exeter. Ale to było doskonałe doświadczenie. No, coś nowego, poznanie nowego świata, poznanie innej części tej archeologii. No i znów wtedy się tak dorwałem do księgarni naukowej i tam sobie zakupiłem kilka moich własnych pierwszych książek w języku angielskim już dotyczących archeologii. Jakie były możliwości pracy w zawodzie po skończeniu archeologii? Znaczy jest tak, że my mieliśmy pewną świadomość i to był dosyć taki brutalny moment, kiedy ja, słysząc od moich niektórych nauczycieli, że jestem głupi, że chcę studiować archeologię śródziemnomorską, że nie będę miał pracy i tak dalej, czym po przyjęciu już do katedry archeologii śródziemnomorskiej mieliśmy pierwsze spotkanie z panią wicedyrektor tej katedry, to była pani profesor Zofia Sztetyło. No i pani Zofia Sztetyło, rozmawiając do nas, do 20 paru osób, mówiła w ten sposób mniej więcej. Wiecie, że państwo, że właściwie po tym kierunku pracy nie ma. Nie powinniście oczekiwać, że będziecie państwo pracowali w archeologii. I to było bardzo nie fair, dlatego że uważam, że tak nie powinno to wyglądać.
że no, te realia były jakie były, ale nie powinno tego się w ten sposób przedstawiać i młodym ludziom, którzy z liceum przesiadają się na uniwersytet, mówić od razu takim obuchem w głowę, nie myślcie sobie, wy i tak pracować w archeologii nie będziecie. Ale dosyć szybko żeśmy się zorientowali, że rzeczywiście, jeśli chodzi o taką pracę w archeologii śródziemnomorskiej, to co żeśmy sobie wymarzyli, że to jest możliwe dla jednej, może dwóch osób z roku, mniej więcej tak. A czasami może być taki rok, że nikt nie dostanie tej pracy w tym zawodzie archeologa śródziemnomorskiego. Mieliśmy taką świadomość. Niemniej to nie jakoś, przynajmniej na mnie, nie działało deprymująco, bo ja sobie zdałem sprawę, że tak czy owak, ja jestem 4,5 roku na studiach, ja chcę te studia, lubię to, uwielbiam, to mi się podoba, to jest moją pasją i będę robił to jak najlepiej mogę. I mniej więcej, no, taka grupa nas, tych, jak mówiłem, że kiedy zaczynaliśmy, to gdzieś mniej więcej połowa nas była zainteresowana, to po czterech latach, mniej więcej z tej grupy połowy, wtedy 10 osób, zostało nas może 5 osób, które rzeczywiście było wiadomo, że te osoby będą chciały kontynuować, że te osoby nadal będą parły do tego, żeby tym archeologiem w przyszłości być. I jak to mniej więcej wyglądało? No, jest już rok ostatni, przystępujemy do pisania prac. Wiadomo było, że trzeba było dostać właściwie dyplom z wyróżnieniem, żeby no, myśleć o czymś poważniejszym. I z tych 5 osób chyba 3 osoby dostały dyplom z wyróżnieniem. No i na ostatnim roku to już była tak jak gdyby podchody. Podchody z dwóch stron. My żeśmy koło naszych opiekunów prac magisterskich chodzili, a oni niekiedy podchodzili do nas i mówili, że coś, albo że będą mogli, albo mówili tak, no tak, ale co ja z panem zrobię, no, na przykład. A do innych podchodzili, o wie pan, jest takie stypendium stacji archeologii śródziemnomorskiej w Kairze. To może pan wypełni formularz i może to uda się załatwić. I to tak wyglądało, że z nas, z tej powiedzmy piątki, która tak parła do tego, żeby zostać naprawdę archeologiem, dwójka moich kolegów dostała stypendia do Egiptu. Jeden kolega dostał miejsce na studium doktoranckim, na uniwersytecie,